Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałam Wam przypomnieć gwiazdę, o której myślę, że do tej pory dużo osób pamięta, tym bardziej, że ostatnio mogliśmy ją oglądać w kilku serialach, ale trzeba przyznać, że największe sukcesy odniosła w latach 80. za sprawą kontrowersyjnego wtedy filmu Och Karol. I oczywiście myślę, że wiele osób już wie, że chodzi o Danutę Kowalską, która mimo tego, że była na ustach wszystkich i zasmakowała tej największej jak na polskie realia popularności, zdecydowała się w pewnym momencie z niej zupełnie zrezygnować i zajęła się czymś innym. Jakie były tego powody? Co robiła podczas tej przerwy? Dzisiejszym odcinkiem odpowiem Wam na te pytania i wszystkich stęsknionych za Panią Danutą przekieruję też do miejsc, gdzie dzisiaj możecie ją oglądać, bo trochę tego jest na szczęście. Także myślę, że dzisiejsza historia będzie sympatyczna i ciekawa, choć będzie trochę o złamanym sercu też niestety. Ale myślę, że wszystkiego się dowiecie, pod warunkiem, że będziecie ze mną do samego końca. Serdecznie zapraszam! Danuta Kowalska urodziła się w 1955 roku w Warszawie. Jest córką hrabianki Zofii de Virion z domu o wielkiej tradycji. Natomiast ojciec był zwykłym inżynierem z Mazowsza. Kiedy wybuchła wojna, moja mama miała tylko 10 lat. Wojna zabrała jej dzieciństwo i młodość. Bardzo szybko musiała dojrzeć, wspominała aktorka. W 1949 roku w Bydgoszczy poznała mojego ojca. Po roku narzeczeństwa wzięli ślub. Ale to nie było takie łatwe w tamtych czasach, bo wiadomo, tu hrabianka, to oczywiście błękitna krew. I cóż, jeżeli tego zwykłego inżyniera chce sobie wybrać na męża, oczywiście musiała zapytać o zgodę rodzinę. I jak myślicie, co ich przekonało? Ponoć głównym argumentem za przyjęciem był fakt, że Kowalski miał przydział na dwupokojowe mieszkanie w Warszawie. Młodzi dostali błogosławieństwo. Pani Danuta natomiast podchodzi do tematu dość żartobliwie i z dużą sympatią. Żartuje, że jestem półhrabianką, a syn ćwierć hrabią. Dobrze, że nie ćwierć inteligentem. Mama była za młoda, by mieć świadomość swojego szlacheckiego pochodzenia. Po wojnie nie wypadało afiszować się ze swoim pochodzeniem. Celowo spolszczono jej nazwisko. Potem sporo czasu zajęło nam odtworzenie poprawnej jego pisowni. I tak, rodzina przeprowadziła się do Warszawy zgodnie z zapowiedzią, a rodzice doczekali się córki Danuty, u której dość szybko zorientowali się, że są predyspozycje do wykonywania artystycznych zawodów. Dlatego też postanowili u córki tę pasję rozwijać. Ojciec też budował w niej poczucie własnej wartości. Mówił, że spełni swoje marzenia, bo przecież jest w czepku urodzona. Zawsze byłam ciekawa, co to znaczy. Potem dowiedziałam się, że ludzie urodzeni w czepku są bardzo szczęśliwi, żartuje gwiazda. Nie wiem, ile w tym prawdy, bo nigdy niczego nie dostałam za darmo. Na wszystko musiałam ciężko zapracować, dodawała w wywiadach. Pani Danuta była grzecznym dzieckiem. Po śmierci taty pomagała mamie w utrzymaniu, pracując jako modelka, wykorzystując swoją niezwykłą urodę, a także piękną figurę. Dostała się także do słynnego zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Jako modelka natomiast radziła sobie coraz lepiej, była jedną z pierwszych polskich modelek, pozowała do zdjęć i pojawiała się na okładkach czasopism. To właśnie na jednej z okładek wypatrzył ją reżyser filmowy Janusz Morgenstern i zaproponował jej epizod w serialu kryminalnym SOS. Praca przed kamerą zmieniła mnie, zaraziłam się aktorstwem, tylko to się już liczyło, wyznała Kowalska. A z zespołem pieśni i tańca Mazowsze miała wyruszyć w zagraniczne tournée, więc duża szansa, fajna gratka w tamtych czasach, żeby pozwiedzać różne kraje. Właśnie mieli wyjechać do Grecji. Myślę, że więc tutaj widać było, jak była zdeterminowana, ponieważ nakłamała, że złamała nogę i nie może jechać, a wszystko po to, by udać się na egzaminy do szkoły aktorskiej. Dostała się bez problemu. Karierę rozpoczęła jeszcze w czasie studiów, które zresztą ukończyła z wyróżnieniem w 1978 roku i zaraz po studiach dostała angaż w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Zadebiutowała rolą Anelii w przedstawieniu Dom Bernardy Alba. Jak sama wspominała, było to dla niej nie lada wyróżnienie. Przez lata występowała tam w różnorodnym repertuarze, partnerując najlepszym aktorom i grając u najlepszych reżyserów w Polsce. W tym czasie poznała także swojego przyszłego męża, Bogdana Drągowskiego. Byli parą jak z obrazka, piękni, młodzi, utalentowani. Każdy chciał się z nimi przyjaźnić, wspominała jedna z koleżanek. No i faktycznie mąż pani Danuty, no to była niezła partia, można powiedzieć. Pochodził z Zakopanego, był wysportowany, uwielbiał sporty, był więc bardzo przystojny. Grał też na pianinie, miał wiele pasji. Oczarował Danutę do tego stopnia, że nie wahała się powiedzieć mu sakramentalnego tak. I potem, jak to często po ślubie bywa, w 1980 roku na świecie pojawił się syn pary, Krzysztof. W tym czasie aktorce jednak wiodło się doskonale, więc nie chciała przerywać swojej kariery i już po miesiącu od urodzenia syna pojawiła się na planie filmowym. Widać więc, że to nie jest tak, jak często czytam na fejsie, w komentarzach, jak to, no nie wiem, aktorki, różne prezenterki wracają po miesiącu, to piszą te kobiety. Kiedyś to było, matki się poświęcały, dziecko było dopielęgnowane, a dzisiaj to nic, tylko pieniądze i kariera w głowie. Wychodzę z założenia, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko i no raczej zamykanie matki z dzieckiem w domu na siłę nie sprawi, że będzie je wychowywać dobrze. Ale właśnie, co pani Danuta w tym czasie robiła? Grała na przykład w serialach Polskie Drogi czy Lalka. Po premierze filmu Wielki Podryw okrzyknięto ją objawieniem rodzimego kina i wróżono oszałamiającą karierę. Mogliśmy ją podziwiać także w jednym z odcinków 07 Zgłoś się, w serialach Na kłopoty Bednarski, Kanclerz i serialu Alternatywy 4, w filmach Anioł w szafie, wystąpiła też w kilku produkcjach niemieckich. No ale prawdziwy szał nastał, kiedy do kin trafił film Och Karol. Czyli w 1985 roku. Myślę, że nie trzeba wam przypominać, że ten film mówił o perypetiach miłosnych architekta, przystojnego mężczyzny, który nie dość, że ma żonę, to jeszcze ma wiele kochanek, a potem to wszystko wychodzi na jaw i nie ma draki, ale jest chęć kontynuowania tej przygody również ze strony pań. Ten film był na tyle kontrowersyjny, rewolucyjny w myśleniu i pierwszy raz w ogóle w polskim kinie pokazano taki dystans do spraw seksualności, związku, no a przecież bardzo konserwatywnie do tego wtedy podchodzono. Z jednej strony w tym tkwił sukces, bo wszyscy chcieli zobaczyć jak to możliwe, a z drugiej strony oczywiście ta kontrowersja i to, co oburzało, jednocześnie też, tak jak jest od wieków, bardzo przyciągało. To, co wtedy się działo wokół Och Karol, było jakimś wariactwem, wspominała po latach Danuta Kowalska. W tamtym czasie rzeczywiście zdałam sobie sprawę, że jestem przez wszystkich rozpoznawana, dodała. I chociaż pojawiała się już na okładkach, no ale oczywiście jako modelka, to teraz pojawiała się jako bardzo znana aktorka. Na przykład tygodnik Ekran dodał jej zdjęcie na okładce i uznał za jedną z najpiękniejszych gwiazd polskiego kina. Jednak jeżeli dobrze się wiedzie w jednym aspekcie, to w drugim trochę gorzej. Często mówię, że życie nie jest proste i nie może tak wszystko iść jak z płatka, no bo byłoby za pięknie. Niestety w życiu prywatnym pani Danuty zaczęło się dziać gorzej. Mąż znikał z domu, oddawał się swoim pasjom, które wcześniej wydawały się być takim jego atutem. No, w pewnym momencie jednak przysłoniły mu życie rodzinne. Zaczął jeździć w rajdach samochodowych i tygodniami nie było go w domu. Więcej czasu spędzał za kierownicą niż z rodziną. Zostałam sama z małym synkiem, schorowaną mamą, domem na głowie, który trzeba było utrzymać. Z aktorstwa się nie dało, mówiła w jednym z wywiadów. No właśnie, no to też było ciekawe, że myślę, że do dzisiaj często jest to problem, no ale jak można wejść w związek, powołać na świat życie, a potem sobie jeździć samochodem i nie brać w ogóle odpowiedzialności za to wszystko? Dramat, nie? I mimo, że pani Danuta tak bardzo kochała aktorstwo, zasmakowała właściwie szczytu popularności i wiedziała, że mogłaby naprawdę długo jeszcze korzystać z tego i odcinać od tego kupony, gdyby tylko nie wszystko było na jej głowie, no to niestety życie potoczyło się inaczej i pani Danuta postanowiła zrezygnować ze swojej największej pasji. Sytuacja wymusiła rewolucję w życiu. Na początku lat 90. w czasach przenosin ustrojowych zrezygnowała z grania i podjęła się nowych wyzwań. Potrzebę rozwoju i podejmowania nowych wyzwań. Chciałam robić coś, co da mi niezależność od czekania na telefon, wyznaje. I tutaj widać, jak bardzo ambitną, pewną siebie i niezależną osobą była, ponieważ postawiła wszystko na jedną kartę, zrobiła kursy, doszkoliła się i osiągnęła sukces. Doskonaliła angielski, żeby zgłębić tajniki biznesu oraz reklamy. Danusia zrobiła wszystko w stylu przebojowym. Najpierw skończyła najlepsze szkoły w Londynie i Paryżu, a potem zrobiła karierę w branży zdominowanej przez mężczyzn. Nieźle jak na osobę, która po 30 postanowiła całkowicie zmienić swoje życie, opowiadała jej przyjaciółka, również aktorka Dorota Kamińska. I faktycznie lista jej osiągnięć jest imponująca, ponieważ pani Danuta Kowalska była m.in. dyrektor marketingu w Coca-Coli Company w Warszawie oraz prezesem zarządu Fundacji TP. I podczas jednego z biznesowych spotkań poznała swoją przyszłą miłość, również biznesmena, Czesława Langa. Pamiętam to spotkanie. Czesław był przeciwieństwem mojego wyobrażenia o sportowcach. Elegancko ubrany, inteligentny, dowcipny, potrafił oczarować każdą kobietę, wspominała Kowalska. I potem stali się nierozłączni. Łączył ich biznes, ponieważ razem pracowali. Łączyła ich również pasja, a nawet dzieci, ponieważ przez pewien czas syn pani Danuty i córka pana Czesława byli parą. Ich rodzice również planowali wspólną przyszłość. Jestem koziorożcem, a on bykiem. To szczęśliwe połączenie, mówiła wtedy aktorka. Niestety po raz kolejny czekało na nią rozczarowanie. Pan Czesław Lang zdecydował się zostawić aktorkę dla dużo młodszej kobiety. Pani Danuta nie kryła tego, że przez dłuższy czas nie mogła się po tym otrząsnąć. Najważniejsi mężczyźni wnieśli do mojego życia wiele miłości, radości, ale też dużo łez i rozczarowań, podsumowała z goryczą. Na szczęście nie tylko taka miłość jest na świecie, a ta inna nigdy pani Danuty nie zawiodła. Dziś jest babcią dwóch dziewczynek, które są jej całym światem i nie kryje tego. Ze starszą Anelią razem podróżujemy, jeździmy na nartach, pływamy i dużo rozmawiamy. Tłumaczę jej świat, uczę dobrych manier. Ponieważ pani Danuta podkreślała, że stara się być nowoczesną babcią. Natomiast młodsza z dziewczynek urodziła się dokładnie w dniu jej urodzin, więc pani Danuta powiedziała, że był to najpiękniejszy prezent w jej życiu. Obecnie pani Danuta również nie rezygnuje z biznesu, ma niewielką firmę propagującą ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Ale po 18 latach przerwy zdecydowała się też w pewnym momencie powrócić do aktorstwa. Widzowie mogli ją zobaczyć w serialach Klan czy Barwy szczęścia, zagrała także w filmie Mniejsze zło. To jest mój wybór i ogromna przyjemność, że znów mogę grać. Nie muszę się wszystkim podobać i każdego zadowalać. Nie wstydzę się też tego, co osiągnęłam i robiłam w życiu, zapewnia. No i oczywiście, o ile pamiętacie, to w 2011 roku pojawiła się kontynuacja filmu Och Karol. Och Karol 2 się nazywała, no ale chyba nie była aż tak doceniona przez widzów jak część pierwsza. Natomiast w 2013 roku pani Danuta napisała i wydała książkę Ocalić od zapomnienia, która opowiada o 7 pokoleniach arystokratycznych rodów, z których wywodzi się aktorka. A na pytanie, czy chciałaby się znów zakochać, odpowiada: lubię mężczyzn, nadal mnie fascynują. Zrozumiałam jednak, że mężczyźni przychodzą i odchodzą, więc w życiu najlepiej liczyć na siebie. No cóż, kto ogląda mój kanał i czasem słyszy, co ja tutaj mówię do was, no to chyba nie ma wątpliwości, że ja jak najbardziej jestem za tym, że trzeba się miłości oddać jak najbardziej, natomiast niezależność jest ważna i zdrowa, bo wtedy przynajmniej wiemy, że jesteśmy ze sobą dlatego, że chcemy, a nie dlatego, że musimy, czy coś nas trzyma w tym związku. Ale wracając do pani Danuty, to niedawno też nie ukrywała ona wzruszenia z powodu odkrycia rodzinnego. Udało jej się odnaleźć grób dziadka. Dziadek Kowalski był żołnierzem polskich sił zbrojnych na zachodzie. Po wojnie nie wrócił do kraju i zmarł na emigracji w 1952 roku, czyli 3 lata przed narodzinami wnuczki. Historia zatoczyła koło. Czuje ogromne wzruszenie i radość. Mama byłaby szczęśliwa, mówi aktorka w rozmowie z Tygodnikiem. Bardzo cieszę się, że u pani Danuty wszystko dobrze, że teraz może realizować się i w biznesie, i w swojej pasji, jaką jest oczywiście aktorstwo, i że może tak naprawdę wrócić do tego po latach i my możemy ją oglądać. Jestem ciekawa, czy od razu rozpoznaliście panią Danutę w serialach i czy od razu wam skojarzyła się oczywiście z filmami. Jestem więc oczywiście jak zawsze bardzo ciekawa, jakie wy macie wspomnienia i czy kibicujecie pani Danucie do dziś. I oczywiście jak zawsze zapraszam was do komentowania. Jesteście w tym świetni, jak wiecie, ja czytam komentarze, więc będzie mi bardzo miło się z wami tam spotkać, ale również zapraszam do przyjaciół kanału Pauli Rodak na Facebooku. Jest taka grupa, tam też komentujemy, wymieniamy się historiami gwiazd, tych teraz popularnych, tych kiedyś i czasem tych również nieco zapomnianych, więc myślę, że warto, ponieważ wszyscy tutaj lubimy te tematy. A jeżeli Wam mało, to zapraszam na Spotify do mojego podcastu Historie Gwiazd. No i oczywiście na następny odcinek, który już niebawem, a o kim będzie, decydujcie w komentarzach również. Pa! Dzięki! Cześć!